Aby wiedzieć, co działa na stronie internetowej, najlepiej podłączyć taką aplikację Hotjar, która zbada zachowania użytkowników na Twojej stronie internetowej. Zarówno sprawdzisz to, w jakie przyciski, w jakie miejsca klikają na urządzeniu mobile, na tablecie, a także na desktopie, na laptopie. Dowiesz się również, w których miejscach użytkownicy najczęściej ruszają myszką, co bardzo często można interpretować jako czytanie danego tekstu lub ochotę na jego kliknięcie. No i trzecia rzecz, też również ważna. Narzędzie pokaże Ci, w jaki sposób użytkownicy scrollują Twoją stronę internetową. Czyli jeśli na przykład u dołu Twojej strony internetowej znajduje się jakaś najważniejsza rzecz, to bardzo często okazuje się, że rzeczywiście użytkownicy w tym miejscu będą spędzać najwięcej czasu na Twojej witrynie. Dzięki tym trzem metodom badania strony internetowej jesteś w stanie ją bardzo szybko poprawić. My z tego badania korzystamy, polecam również Tobie.